Przepis na edukację kulturalną daje Edyta Ołdak, artystka, animatorka kultury i działaczka ze stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie. Edyta, powiedz, jakie działania podejmujecie w stowarzyszeniu i jaki jest ich cel? Przede wszystkim edukację kulturalną pojmujemy bardzo szeroko. Szeroko definiujemy to pojęcie. I nie graniczymy się tylko wyłącznie do takich twardych rezultatów działań artystycznych, jakim jest dzieło sztuki, czy utwór literacki, czy utwór muzyczny. Ale przede wszystkim punktem wyjścia do naszych działań jest dostana rzeczywistość, przestrzeń, pewna idea, czyli coś mniej namacalnego, bardziej abstrakcyjnego. Ponieważ naszym celem jest nie tyle nauka jakiejś umiejętności, czy rozwój jakiejś wiedzy w zakresie, nie wiem, działań artystycznych, ale przede wszystkim naszym celem jest zrozumienie zastanej rzeczywistości i poszerzenie pewnych kompetencji także pozakulturowych, także kompetencji społecznych, czy kompetencji obywatelskich. Także działania, które podejmujemy, bardzo często orbitują wokół jakiejś idei i to, co liczy się dla nas najbardziej, to fakt spotkania różnych środowisk, które na co dzień miałyby okazję się spotkać. A jakie miejsce zajmuje sztuka w tych działaniach? Sztuka w naszych działaniach może przybrać formę konkretnego obiektu, książki, przedmiotu zaprojektowanego, także jakiejś instalacji artystycznej, ale nie musi, ponieważ samo opracowanie jakiejś idei, zrobienie serii warsztatów, zrozumienie pewnego tematu, nazwanie tego tematu może już też być rodzajem sztuki. Czyli sztuka jest środkiem do osiągnięcia szerszych społecznych celów? Tak, tak, jest na pewno narzędziem. Gdzie jako stowarzyszenie realizujecie swoje działania? Bo nie jesteście ani szkołą, ani instytucją kultury gdzieś taką osadzoną w miejscowości, ale takim ciałem, trzecią drogą, powiedzmy. Tak, w zasadzie to powstaliśmy po to, żeby i wspierać, i być wspieranym. To znaczy, jak gdyby zarówno dużo z siebie dajemy, jak i też mamy w sobie otwartość na to, żeby nas wspierać. Działamy dla szkół i działamy razem z instytucjami i tak jak wydaje nam się, że w tym układzie sił między szkołami a stowarzyszeniem jest trochę tak, że my faktycznie w jakiś sposób wspieramy ich działania, wsłuchujemy się w ich potrzeby, ale też wspieramy ich działania, tak w przypadku współpracy z instytucjami bardzo często pewnie więcej bierzemy niż dajemy. A w jaki sposób wspieracie szkoły? Jak szkoły mogą z wami współpracować? Współpraca ze szkołami głównie w naszym przypadku opiera się na programach, które wymyślamy, opracowujemy i co roku w formie oferty przedstawiamy szkołom. Są to programy, które dotykają takich zagadnień rzadko podejmowanych w szkołach. Designu, dziedzictwa niematerialnego, przestrzeni miejskiej, a także ponieważ członkami naszego stowarzyszenia są terapeuci, bardzo często podejmujemy takie działania, które mają na swoim celu wesprzeć nauczycieli w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Czyli dostrzegacie takie tematy, takie zakresy tematyczne, które w szkole realizowane są w mniejszym stopniu i staracie się wejść tam ze swoim eksperckim wsparciem? My tam widzimy swoją rolę, skoro nie jesteśmy szkołą, skoro nie jesteśmy instytucją kultury, ale jesteśmy takim ciałem orbitującym wokół pewnych zjawisk, idei, instytucji, znamy potrzeby, znamy zasoby, znamy swoje możliwości, to tak widzimy swoją rolę, pokazywać i proponować coś, czego na co dzień w systemie edukacji w podstawie programowej nie ma wprost. Chociaż bardzo często przekonujemy nauczycieli i mamy ku temu podstawę, dlatego że nasze działania wpisują się w podstawę programową, która jest bardzo szeroka i naprawdę fakt, że podejmujemy nie wiem, współpracę ze ośrodkami terapeutycznymi w ramach zajęć, na przykład z projektowania pudeł terapeutycznych, przekonujemy nauczycieli, że wpisuje się to w podstawę programową, w której ważne są właśnie społeczne kompetencje, obywatelskie kompetencje itd., itd. Teraz dużo mówi się o tym, że edukacja powinna raczej mieć taki odcień edukacji kulturowej. Właśnie tak jak mówiłyśmy, szeroko rozumianej,
która nie tylko służy ukulturalnieniu, ale też dostrzeżeniu tej kultury oddolnej, tej kultury lokalnej, wzmocnieniu, ale też umiejętności czytania różnych zjawisk kulturowych właśnie w taki krytyczny sposób. Jak byś to widziała? Znaczy jest dokładnie tak, jak mówisz i mam nadzieję, że działania naszego stowarzyszenia są tego potwierdzeniem. Naprawdę w pełni się z Tobą zgadzam. Edukacja kulturalna, sztuka, bardzo często mówi się, znaczy ja nie chcę mitologizować osoby, artysty i nigdy nie mitologizowałam. Mówi się o artyście, że artysta, nie wiem, ma intuicję, ma kreatywność, ma jakiś szósty zmysł, który pozwala mu wyprzedzać pewne fakty, widzi trochę więcej, interpretuje je. Ale myślę, że coś w tym jest, że na pewno sztuka pozwala zdystansować do rzeczywistości, pozwala ją w jakiś sposób na nowo zinterpretować i jeszcze wypluć z tego coś w rodzaju właśnie krytycznego, może nie tyle krytycznego w kontrze, ale krytycznego w takim sensie analizującego pewien problem komentarza. A podaj przykład takiego konkretnego projektu, który zrealizowaliście ze szkołami. To może podam przykład projektu, który zrealizowaliśmy nie tylko ze szkołami, bo my bardzo często tak podchodzimy do projektu, że jeśli już realizujemy, opracowujemy jakiś temat, wkładamy wiele emocji, siły w ten temat, to chcielibyśmy poprzez pracę nad tym zagadnieniem docierać do jak najszerszej grupy odbiorców, przez co rozumiem po prostu jak największy przekrój wiekowy tych odbiorców. Bo jeśli obiektujemy wokół jakiejś idei, to zarówno możemy to sprzedać, mówiąc takim marketingowym językiem, osobom dorosłym, jak i młodzieży, jak i dzieciom. I tak właśnie chcemy pracować. Nie nad wszystkimi projektami się da, ale mam w głowie teraz taką inicjatywę uwolnić projekt. To z założenia jest taki nowy model produkcji i dystrybucji przedmiotów. Przedmiotów zaprojektowanych przez projektantów, którzy współpracują z rzemieślnikami. Jest to nowy model produkcji i dystrybucji, który polega na tym, że odbiorca nawiązuje taką relację z rzemieślnikiem, z bezpośrednim wytwórcą takiego przedmiotu. Też inspiracją do tych nowych obiektów, które w tej chwili na liście tych obiektów mamy 11, ta lista ciągle się zwiększa. I inspiracją do tych projektów są konkretne przedmioty z kolekcji Muzeum Etnograficznego. I my to opracowaliśmy w ten sposób, że z tym projektem docieramy nie tylko do grupy twórców, dla których kreujemy pewną ciekawą sytuację twórczą, nie tylko do odbiorców, którzy potem zamawiają ten przedmiot w drodze innego modelu produkcji, ale także postanowiliśmy opracować pewną ścieżkę edukacyjną wokół tego tematu i skierować ją właśnie do młodzieży i do szkół. Dla młodzieży mieliśmy takie projekty właśnie z design thinking, czym jest projektowanie przedmiotu, na co zwracać uwagę w takim projektowaniu. Dla kogo, jakie potrzeby, jakie te potrzeby badać, jak je mierzyć. A dla dzieci wokół i muzealnych zbiorów, i też idei projektowania, i dziedzictwa niematerialnego chcieliśmy pokazać taki inny, nowy model produkcji, który jest alternatywą dla masowej produkcji, alternatywą dla kupowania w sklepie. I nagle się okazuje, że wokół po prostu pewnej idei, jeśli to rozgrzebiesz, jeśli po prostu tych strzałek po prostu odnoszących się do jakichś innych jeszcze form, można nakreślić bardzo dużo. Nauczyciele też czasem mówią, artyści nie znają specyfiki szkoły, nie wiedzą, jak z nami współpracować. Czy spotkałaś się z tym? Ja nigdy nie nazywam siebie artystką, zawsze siebie nazywam edukatorką, działaczką, osobą inicjującą jakiś projekt. Także wiem, że i słowo artysta, i słowo sztuka bardzo często potrafi zdystansować. Znam ten mechanizm, dlatego dość zapobiegliwie może nie tyle ukrywam, co nie ujawniam się z byciem artystą. Edyta, kończąc, konkludując, powiedz, jaki jest Twój przepis na edukację kulturalną? To ja może trochę przewrotnie odpowiem. Wiem, że w tej chwili dużo się mówi o wsłuchiwaniu się w potrzeby, oczywiście to jest ważne, ale z pewnością uświadomiłam sobie, że nie dla mnie najważniejsze. Dla mnie najważniejsze jest nie tyle wsłuchiwanie się w potrzeby, co interpretacja zastanej rzeczywistości. Szybkie reagowanie na coś, na co być może ktoś, kto tego nie widzi, nie mógłby zareagować. W myśl trochę takiej
takiego zdania, które kiedyś usłyszałam, a którego autorem jest Steve Jobs. Ludzie nie wiedzą, czego chcą, do czasu, kiedy tego nie zobaczą. Mhm. Wielkie dzięki za te słowa, no i za rozmowę. I powodzenia w dalszych działaniach. Dziękuję Ci bardzo. Ja mam nadzieję, że te słowa będą jakąś wskazówką dla animatorów, którzy chcą aktywnie działać na rzecz swoich społeczności i chcą coś zmieniać.